Nie mogę oprzeć się wrażenia, że Infinix się trochę na OnePlusa zapatrzył. Bo i oprawka, i położenie diody u nas póki co trafił na rynek jeden model, dwa dołączą później, a trzeciego nie będzie w ogóle i bardzo dobrze, bo jest niepotrzebny. To powoli będziemy zaczynać. Może najpierw na początek o takiej śmiesznej rzeczy. Akurat teraz dostałem maila, ale widziałem to wczoraj w nocy. Honor troluje troszeczkę Samsunga. Bo Honor niebawem ogłosi europejską premierę bardzo smukłego, składanego telefonu. No i oczywiście nabijałem się z Samsunga, że jego fold jest gruby. Bo trochę jest, tak. Tam są takie, wygrawerowali na brzegu tego telefonu jakieś mikroskopijne takie przeprosiny, takie trochę trollolo względem Samsunga. No faktycznie ten nowy telefon Honora jest smukły, tylko no, ja akurat uważam, że takie zagrywki są po prostu zwyczajnie słabe. My jesteśmy dzisiaj świetnej jakości na tym TikToku, ja cię kręcę. To chyba przypadek, może internet się odetkał. Może jakoś, nie wiem, faluje we właściwym rytmie dzisiaj, żeby ten. Ja natomiast się dowiedziałem, dlaczego nie będziemy mieli dużych baterii. Dlaczego? Bo jest całkiem sporo telefonów, które w Chinach mają na przykład baterie po 6000 mAh, a przychodzą do nas i mają 5200 mAh. Na przykład nie wiadomo dlaczego, bo Chińczycy są źli, bo na swój rynek chcą lepsze baterie. Nie, dlatego że ceny za ubezpieczenie są tak powalające, że nie opłacałoby się tych smartfonów po prostu tutaj sprzedawać. Różnica między baterią 5200 a 6000 jest zaporowa po prostu przy sprowadzaniu tego do Europy. W związku z tym nie będziemy mieli przynajmniej na razie dużych baterii, bo tak. Zbyt wielu, bo mają, zdarzają się wyjątki. No. To jest trochę tak jak z tym ustalaniem standardów przez Unię Europejską dla gniazd ładowania i wtyczek ładowania. Tak naprawdę to nie jest w zasadzie żaden standard ładowania, bo właściwie sobie ustalili wtyczkę. To znaczy nie, no w dokumentacji jak pogrzebać było bardziej trochę, to jest, że power delivery musi być, tak? USB. I jak pogrzebać trochę głębiej, to że do 100 watów. Przepraszam, a dlaczego do 100 watów? Bo wiecie, Chińczycy w tej chwili produkują już takie ładowarki, co to ho-ho. No ale nie. Mam kolejną rzecz związaną z ładowarką, ale nie mogę o niej powiedzieć, bo embargo do urządzenia, które dopiero nadejdzie. I to jest tak, że normalnie producenci łącznie z tymi europejskimi oddziałami chcieliby sprzedawać bardzo zestawy z ładowarkami, ale no, niestety no, przepisy Unii Europejskiej, czy tam są gniazda inne? Nie, to nie są gniazda inne. Też są USB, USB-C, no tylko że nie, bo przepisy się zmieniają. Wydaje się, że od przyszłego miesiąca wchodzą zmienione przepisy dotyczące ładowarek. No i tak to niestety jest, moi drodzy. Nawet jakbyśmy bardzo chcieli mieć fajne ładowarki, fajne pojemne baterie, to nie możemy mieć, ponieważ Unia Europejska nam ustandaryzowała. A standaryzowanie z jednej strony wydaje się, powinno się wiązać z ułatwieniami. No i tutaj nie wiem, kto ktoś miał telefon, który się nie ładował przez USB, bo nie łapię. Gdzieś są ładowarki, które nie mają USB? Adaś, ty znasz takie ładowarki w tej chwili na rynku? To jest tak. Ładowarki występują albo z USB-C, albo z dużym USB i to jest zupełnie normalne. Natomiast zdarza się tak, że jakiś telefon jakąś konkretną ładowarką się nie chce ładować, nie bo nie. Albo ogranicza moc ładowania tak, że robi się żenująco wolne. Tak, to jest prawda. Tu są problemy, natomiast one nie są w samym standardzie gniazda czy przewodu, czy czegoś, tylko... To jest kwestia oprogramowania. To nie są inaczej połączone kabelki, tylko to jest oprogramowanie, które nie chce opcji ładowarki i już, ze względów bezpieczeństwa na przykład. No na przykład, bo rzeczywiście fakt jest faktem, że ładowarki bywają różnej jakości. Jak się wam kiedyś spali taka tania chińska ładowarka, to proponuję, żebyście rozwalili obudowę i zajrzeli, co jest tam wewnątrz. Jak to jest wykonane, to się za głowę złapiecie i nigdy więcej już nie zostawicie, wychodząc z domu, ładowarki w gniazdku, wierzcie mi.
Znaczy ja rzeczywiście nie jestem zwolennikiem ogromnych ładowarek wysokoprądowych, natomiast jestem zwolennikiem wolności użytkowania własnych urządzeń. W związku z tym mnie, delikatnie mówiąc, standaryzacja Unii lekko drzaźni. Natomiast mnie to nie będzie przeszkadzało. Ostatnio tak, ostatnio przy pikselach miałem problem z ładowaniem, z kablem, z różnymi innymi rzeczami. Tak, zdarza się, po prostu się zdarza. Natomiast jeżeli chodzi o standaryzację gniazd i standaryzację w jakby wersji szybkiego ładowania, no sorry, ale to jest poza tym, że ogranicza nam się wolność kupowania tego, co chcemy, to jeszcze do tego ogranicza się producentom opłacalność wprowadzania jakichkolwiek innowacji. Dlatego, że no, aż mi się po prostu nie chce nawet na ten temat gadać, bo to no ręce po prostu opadywują. Gdyby było tak, że gdyby to były czasy sprzed, nie wiem, 20 lat, gdzie rzeczywiście mieliśmy pierdyliard zupełny wtyczek, pierdyliard gniazd ładowania, o standardach to wtedy w ogóle nikt nie myślał, bo każdy producent miał inny standard. A jeszcze w obrębie jednego producenta potrafiły być 3 standardy na przykład. Natomiast no, w tej chwili jaki jest sens, poza tym, że ktoś weźmie w łapę, bo gdzieś coś ustalił po prostu i jakiś przepis wyprodukował po prostu, urodził w bólach i w tej chwili, tak jak mówię, po pierwsze nie mamy wolności kupowania tego, co chcemy, po drugie producenci nie mają wolności wprowadzania innowacji, bo przepisy. No ale i... czekaj, czy ktoś ci zabrania sprowadzić gównianą tandetną ładowarkę z Chin? No nie. Adaś, nie zabrania, po prostu jak mi ją otworzą na cle i pan od ochrony środowiska zajrzy, to powie, o panie, poza cłem, poza dodatkowymi opłatami będzie jeszcze, przywalimy opłatę środowiskową i już się nie ale będzie. Nie. Ale Jacek, to już ci od razu mogę powiedzieć, że tanich rzeczy z niską deklarowaną wartością oni nie otwierają, bo to po prostu praktyka pokazuje. I mówi, czy to smartfon za 2000 to jest niska wartość? Nie, no co są smartfony przecież. Smartfon tak, ale wtedy idzie z ładowarką i nie ma żadnego problemu. No, nie można wymyślać problemów, które nie istnieją. I mówi, że z jednej strony wolność jest potrzebna, tak, natomiast z drugiej pewne standardy i pewne ograniczenia być muszą, bo w przeciwnym razie bylibyśmy zalani sprzętem, który nie spełnia żadnych norm i który na przykład może zapalić się... Adam, no dobrze, mówimy o producentach smartfonów w tej chwili, którzy tak czy inaczej muszą spełniać kupę wyśrubowanych norm. Powiedz mi, kiedy ostatnio czytałeś o przypadku płonącej ładowarki od smartfona? Od smartfona, który ma, nie wiem, markę, który się jakoś nazywa, który musi spełniać różne wymogi. Kiedy słyszałeś, że była niebezpieczna? Słuchaj, no nieraz się zdarza. Jak to statystycznie wygląda względem tego, ile tych smartfonów i ładowarek się sprzedaje? No sorry, ale wybacz, ale to jest argument z dupy po prostu. No dobrze, no dla mnie z dupy jest argument, że masz jakieś, czujesz się w jakiś sposób ograniczony, no. Bo ja się nie czuję ograniczony, po prostu mam gdzieś, kupuję to, co mogę kupić i to, co chcę kupić. Jeżeli chcę kupić smartfon z szybkim ładowaniem, jeżeli to znajdę. Jeżeli nie ma ładowarki, to znajdę. Mówi, że nie może dołączyć ładowarki do zestawu ze względu na przepisy unijne, no to nie może dołączyć ładowarki do zestawu ze względu na przepisy unijne. W zestawie ta ładowarka byłaby w cenie zestawu, kiedy jej nie ma w zestawie, trzeba ją dokupić po prostu. No. Wiesz co, no tak, ale to jest jak dla mnie bardziej wytrych i po prostu do tego, żeby nie dodawać ładowarki do zestawu. No ta ojej nie spełnia standardów, nie dodajemy. A i tak ją kupisz, i tak kupisz dokładnie tą samą ładowarkę. I ona wtedy jakimś cudem już jest okej i przyjeżdża. Bo Chińczyk ci ją wyśle. Także no nie, no dla mnie to jest po prostu takie uzasadnianie oszczędności na klientach, bo dla mnie to jest oszczędzanie na kliencie, żeby nie dodawać kostki do ładowania, po prostu. I można to ubrać w ekologię, ale najwyraźniej producenci może zauważyli, że ubranie tego w ekologię ludzie nie łyknęli. No to trzeba ubrać to w coś innego. Ja to w ten sposób widzę, a nie, że tam straszne ograniczenia. Zdaje mi się, Adaj, że mieszasz fakty, bo tak, pierwszy producent, który zdecydował się na masowe zaprzestanie dodawania ładowarek do zestawu, nie zaprzestał dodawania ładowarek, które miały, nie wiem, bardzo wysoki wataż, bardzo wysoką moc. Nie. Zaprzestali dodawania 18-watowych czy 10-watowych nawet. Tak w ogóle zaprzestali. Natomiast w tej chwili jest sytuacja trochę inna, ponieważ jeżeli ja mam zestaw, do którego powinna być ładowarka 100 czy 120-watowa, bo to jest urządzenie większe niż smartfon, no to
to ja wierzę, że nie mogą tego sprowadzić, bo Unia wprowadziła nowe przepisy. To powinniście dostosować i certyfikować tą ładowarkę, bo powiem ci tak. Adaś, nie ma możliwości certyfikowania, jeżeli się wprowadza standard do 100 watów, to już nie masz możliwości standaryzowania. No to jakim cudem na przykład taki Infinix sprzedaje telefon z ładowarką 180-watową? Jakim cudem w zestawach od Xiaomi mam 120-watowe ładowarki? No o czym Infinix, ty do mnie rozmawiasz? Infinix ma naszą polską dystrybucję, czy to... Oczywiście, że ma, no przecież. No to mu się zaraz skończy. No to mu się zaraz skończy i zaprzestanie. Albo ktoś się dopatrzy, że tam jest 180-watowa ładowarka. A Xiaomi? Też dodałem 120, także... No nie mówię, zaraz się prawdopodobnie skończy. No to, po prostu, no. To się wtedy będziemy martwić. No tak, ale zaraz to mówię, zdaje się jest przyszły miesiąc, bo przepisy zdaje się wchodzą w życie w październiku, jeżeli się nie mylę. Dobra, no to zobaczymy jak będzie. Albo we wrześniu nawet jeszcze. Według mnie producent, który nie będzie chciał oszczędzać na klientach, nadal będzie dodawał szybkie ładowarki. Adam, jak rozmawiam z polskim przedstawicielstwem firmy i mówią mi po prostu, jakie są problemy z ładowarkami w zestawie, to ja nie mam powodu, żeby im nie wierzyć zwyczajnie. Ale tak? Oczywiście, tylko że pamiętaj o jednym. Rozmawiasz z przedstawicielami jednej firmy na temat konkretnego ich firmowego standardu ładowania. Mieszasz w tym momencie dwie rzeczy. To ta jedna firma będzie miała problem, bo najwyraźniej ich ładowarka nie spełnia jakichś warunków, które są wymagane w Unii. No dobrze, to pozostańmy, może każdy przy swoim rynek to zweryfikuje po prostu, czy od przyszłego miesiąca będzie problem z wyższymi ładowarkami i z dodawaniem ich do zestawów dystrybuowanych w sklepach, czy nie będzie. No dobra. I czy będą ewentualnie kary, czy nie będzie kar. Poczekajmy, aż rynek zweryfikuje, zobaczymy jak będzie po prostu. Dobra, będziecie mieli okazję się przekonać, który z nas miał rację. A tymczasem przejdźmy do premier z zeszłego tygodnia i chyba najważniejszą jest Motorola, która oczywiście też nie dodaje ładowarki do zestawu, żeby nie było. W zasadzie to trzy Motorola i w Chinach dodają, wyobraź sobie do swojej wersji. Ale wiesz, w Chinach jest zupełnie inaczej, tak? Mówimy o tym, co jest u nas. U nas póki co trafił na rynek jeden model. Dwa dołączą później, a trzeciego nie będzie w ogóle i bardzo dobrze, bo jest niepotrzebny. Jak to wygląda? W skrócie? To znaczy ja mówię o tym, że wyszły właściwie trzy Edge 50 Neo, bo ten, którego w Polsce nie będzie, czyli Edge 50, tak, jest w zasadzie bardzo podobny do tego. Natomiast jest jeszcze chińska wersja, która jest w ogóle Moto S50 się nazywa i też jest identyczna z Edge 50 Neo. Mm-hmm. Także to jest w zasadzie to samo. Natomiast tutaj zaszaleli z kolorkami, bo rzeczywiście wszystkie Motorola, bo są tak jak Adam mówił, w tej chwili cztery, tak, modele. Tak, inaczej, usystematyzujmy. Na ten moment w Polsce pojawił się jeden nowy model, dwa dołączą wkrótce, ale to już są Moto G. Natomiast globalnie zadebiutowała jeszcze Motorola Edge 50, która trafi do wielu krajów. Wcześniej już była dostępna w Indiach, natomiast do nas nie trafi, ponieważ kanibalizowałaby z jednej strony Edge 50 Neo, z drugiej kanibalizowałaby Edge 50 Pro, bo jest tak gdzieś pomiędzy, ale tam różnice są naprawdę tycie i kompletnie nie było argumentów, żeby ten model wprowadzić do Polski. Ja uważam, że bardzo dobrze zrobili, bo w ogóle nie powinni tego modelu wprowadzać, bo jest zbędny, totalnie zbędny. Podstawowym powinien być ten Neo, bo między Neo a Edge 50 podstawową no, są różnice, chociażby zagięty ekran, no ale z tego co widzę, to wy wolicie płaskie w większości, więc nawet lepiej, że dostaliśmy model z płaskim ekranem. I Edge 50 Neo już jest do kupienia. Już jest do kupienia za 2200. Dostaliśmy wyjątkowo, słuchajcie, duży tier pamięci, bo 12512. W gratisie na początek są słuchawki, co ten telefon ma? Dobry ekran, pioledowy o jasności do 3000 nitów i z prawdziwym Always On Display, jak widzicie. Nie takim, kurczę, który się pokazuje raz kiedyś. Mamy też, no ekran ma rozdziałkę też fajną, bo 1,5K, 120-hercowe odświeżanie, 32-megowy aparat do selfie, z tyłu 50-ka, 13-ka szeroka i 10-megowy tele. Słuchajcie, tele jest.
pamięci DDR4X i UMCP, czyli ten nowy standard flesza, i w roli procesora Dimensity 7300, który jakoś sobie w tym telefonie radzi według mnie. Używam tego telefonu od paru dni, porobiłem nim trochę zdjęć. No takie jest adekwatnie do ceny. Zdjęcia są jakieś, nawet nie najgorsze, powiem wam. Bateria, wbrew pozorom, bo to też jest śmieszne, bateria ma tylko 4310, a trzyma mi w tym telefonie zadowalająco, bo jak ją naładowałem, słuchajcie, już wam mówię, naładowałem ją w środę, nie, w środę w południe ją naładowałem, to jeszcze nie ładowałem tego telefonu i jeszcze jest trochę baterii, przy czym no, od wczoraj go nie używałem, tak? Natomiast w środę po południu, całą noc środy na czwartek niemalże tłukłem zdjęcia, nagrywałem filmy, czwartek też ta motka miała pracowity i jeszcze żyje, tak? Bateria niby mała, a jednak no, w miarę, myślę, że będzie nie najgorzej trzymać, 68-watowe ładowanie, tylko ładowarkę sobie trzeba kupić. Jest indukcja. Czy ja nie rozumiem tego twojego optymizmu, powiem szczerze, że będzie długo trzymać. Ja bym wolał mieć i dużą baterię, i ładowarkę w zestawie, i szybkie ładowanie, które tutaj... Ja też bym wolał, tylko że... Nie ma dużej baterii, nie ma ładowarki w zestawie. No nie wiem, no ja bym tak od razu nie krytykował, bo jeżeli telefon mi trzyma w zasadzie już niemalże trzecią dobę prawie i jeszcze żyje, a mówię, był intensywnie wykorzystywany przez wieczór, noc i kolejny dzień, no to nie jest najgorzej w odniesieniu do pojemności tej baterii. Ja nie powiedziałem nigdzie, że ta bateria jest duża. Powiedziałem właśnie, że jest zaskakująco mała, a trzyma całkiem nieźle wbrew pozorom. To znaczy, że... Od jakiego, jak długiego czasu ją masz, mówisz? Włączyłem ją, no jeszcze raz powtórzę, włączyłem ją w południe mniej więcej, w środę, no trochę po południu, okej? Okay? Tłukłem zdjęcia. Znaczy, mówisz, że testujesz półtora dnia i twierdzisz, że bateria będzie bardzo fajna. Poczekaj. Wiesz, no sorry. No jeszcze raz może powtórzę, bo chyba mnie nie zrozumiałeś. Po półtora dnia to ciężko mówić cokolwiek o tym, że na pewno ta bateria będzie świetna. Natomiast mówię, że zaskoczyło mnie to, że w odniesieniu do tej pojemności ten telefon nadal żyje. Rozumiesz teraz, że ja nie mówię, że na pewno będzie super, ale jestem optymistycznie nastawiony już. Bo widzę, tak, że nie powinno być. Adaś, ale my mówimy do potencjalnych klientów. Nie możemy powiedzieć klientom, słuchajcie, nastawcie się optymistycznie mimo tego, że bateria jest mała. Jak napiszesz, jak zrobisz test rzeczywiście sensowny, rzetelny, używasz jej co najmniej te dwa tygodnie, to ja wtedy ci jestem w stanie uwierzyć. Po półtora dnia wybacz, ale nie. Dobrze, no okej. Okay. No ale to ja powtórzę, nieoptymistycznie to nastroiło, nie powiedziałem, że jest super od razu. Ja nie stwierdzam, że jest super, powiedziałem, że jestem optymistycznie nastrojony. U mnie zabrzmiało, że jest super bateria. No każdy rozumie to, co chce zrozumieć. No. Ja to tak widzę. Mówię, że dziwne dla mnie jest to, bo faktycznie bateria jest mała. Natomiast kurczę, no jeżeli tyle trzyma, no a może nie będzie tak źle po prostu. No. Zaczyna mi się to podobać. Tak samo mi się zaczyna podobać, to też jest dla mnie dziwne bardzo, obietnica wsparcia, bo Motorola tym razem obiecała 5 aktualizacji systemu i 5-letnie wsparcie, co jest ewenementem dla Motoroli. I kolejna rzecz jest ciekawa, że na przykład model z tej samej serii, ale wyższy, H50 Ultra, nie ma takiego wsparcia, a Neo ma mieć. No. Czy będzie miała? No, czy będziemy wiedzieli za 5 lat, tak? Czy było tych 5 update'ów, nie? Natomiast taką obietnicę złożyli, no też jest to trochę dla mnie dziwne, bo no nie jest to model z najwyższej półki, a gdybym jako producent miał dawać długie wsparcie, to zacząłbym od flagowców, nie? No, podobno to jest nowa polityka Motorola i teraz już tak będzie. To też, żebyśmy mieli jasność. Także no, zaczyna wyglądać to śmiesznie. Ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu, mnie śmiesznie wygląda na przykład to, że tu odpalam aplikację pogodową i tam jest reklama. Co coś takiego robi. Ale szukałeś się, można tego wyłączyć? Mogę wykupić. Mogę sobie kupić abonament, znaczy zapłacić jednorazowo za jakby pogodę premium i wtedy jest luz, nie? Aha, czyli jabłka jest z zewnętrznej firmy po prostu i dlatego... Ale wiesz, takich rzeczy producent tego pokroju nie powinien robić, no bo to jest takie trochę żenujące. Znaczy zdaje mi się, że jest to prosta piłka. Wydaje mi się, że nadal są aplikacje, które są zupełnie darmowe i bez reklam. Ściąga się alternatywę, to się wywala w cholerę. Dokładnie. I mówi się, co się myśli producentowi na ten temat po prostu. No. No
Natomiast tak, no bo tu kolega pyta, jak całościowo ta Motorola. No jeżeli chodzi o design, no to sam widzisz, jest fajnie. Ona ma być wytrzymała, bo ma ten certyfikat militarny, ma być szczelna oczywiście. Bardzo fajnie jest ten wyświetlacz. On jest to prawda taki skromniutki, płaski, ale rozdziałka 1,5K, 120 Hz odświetlenie. No ta ramka taka troszeczkę, ale no nie wygląda najgorzej. Bardzo dobrze się sprawdza w świetle słonecznym ten wyświetlacz, bo to akurat miałem okazję wypróbować. Wideo nagrywa całkiem przyzwoite. Zdjęcia, tak jak powiedziałem, no nie zrzucałem ich jeszcze na bardzo duży ekran. Na razie oglądałem na monitorze laptopa. No to całkiem spoko, przynajmniej te z głównego aparatu, no bo jak się domyślacie, szerokokątny w nocy to już tak. Ale jeszcze coś tam da się zrobić, bo to też nie jest tak, że te zdjęcia są fatalne. Ergonomicznie bardzo fajnie, bo jak widzicie, ten telefon jest nieduży. No ciężko to nazwać kompaktem, nie? Bo, ale jak na obecne standardy, no to jest faktycznie no niemalże kompaktowy, bo jest mały, no bardziej ja go mogę całego w dłoni schować. Także jak ktoś szuka niewielkiego telefonu i nie za drogiego, no to może. No i praktycznie, bo się nie brudzi. No chyba tyle, co na ten moment mogę ci, kolego, powiedzieć. No i tak jak mówię, no dziwnie będzie z tą baterią, na pewno się trzeba temu przyjrzeć, natomiast no, pierwszy dzień z tym telefonem mnie nastroił pozytywnie. Michał, ale iPhone'a chyba nie kupisz za taką cenę, za jaką kupisz tę Motorola, mi się zdaje, wiesz, bo ja sobie no mogę ponarzekać oczywiście na troszeczkę mało pojemną baterię, na różne inne rzeczy, ale trzeba powiedzieć, że na tej półce, na której ona jest, to jest całkiem atrakcyjna cena za te rzeczy, które ona ma, bo trudno jest znaleźć w tej cenie i ładowanie bezprzewodowe, i IP68 Military Standard, i do tego jeszcze teleobiektyw. No kurczę, jest trudno po prostu. W związku z tym zestaw jest całkiem fajny. Ja może jeszcze wspomnę tylko to, że ona obsługuje co prawda dwie karty SIM, jedną, ale jedną fizyczną, tylko a jednego eSIM-a. Tak, ale może być gdzieś na świecie wariant dualny, bo no, to znaczy ja oglądałem dwa dodatkowe warianty i tam też wypisują, że jest eSIM i w Nano, natomiast no, jest niezerowa możliwość, że rzeczywiście jeszcze wypuszczą na dwa fizyczne. Bo to im się po prostu zdarzało. Natomiast te dwa pozostałe telefony, które Motorola pokazała i które będą u nas tylko trochę później, to są Moto G, G55 i G35, oba z 5G, ale żaden za mnie, miałem je w łapie i żaden mi jakoś nie porwał. Od niedrogie budżetowe urządzonka, chociaż no budżetowe ciężko mi przechodzi przez usta, no ale powiedzmy, że nie najgorsze. G55 ma płaski ekran Full HD 649, czyli też nie jakiś ogromny, ze 120 Hz odświeżeniem, ma Gorilla Glass 3, głośniki stereo, ma mini jacka, pracuje tam w środku Dimensity 7025, 16 do selfie, 50 z tyłu z optyczną stabilizacją, 8 szeroka i to w zasadzie tyle z fotograficznych. Bateria standardowo 5030W ładowanie, czyli taki sobie zwyczajny telefonik. Ten z kolei ma dostać dwa update'y i czteroletnie wsparcie, no bo to już jest Moto G. No i kosztuje, moi drodzy, 1099 albo 1299 za 8256, 12256. Szukam w głowie argumentu, żeby wam powiedzieć, tak, to jest fajny telefon, warto go kupić, ale jakoś nie mogę znaleźć. To jest poprawny telefon. To jest poprawny telefon i myślę, że fajnie. Niewiele jest w jego przypadku rzeczy ciekawych. No, jak lubicie wizualnie, to kolory są fajne, bo tam jest taki czerwony, lekko różowawy, jest zieleń, jest czarny klasyczny, jeżeli ktoś woli. Natomiast tak, no to jest smartfon poprawny. Tutaj nie ma ani fotograficznie się za bardzo gdzie wyżyć, ani ekran nie jest jakiś cudowny, bo jest IPS-owy. Ja tylko powiem tak, raczej unikajcie G35, szczególnie w tym najniższym tierze pamięci, kupowanie tego smartfona z 4 giga RAM-u to jest po prostu pomyłka duża. Natomiast 55 wydaje się po prostu od sensownym smartfonem. Tutaj jest ta zieleń taka troszeczkę złamana, jest fiolet taki dziwny, jest też czarny. Są ładne kolorki, te smartfony fajnie wyglądają i na renderach, i w ręce powinny dobrze wyglądać, bo to, mówię, są po prostu ładne kolorystycznie. Natomiast tak, no jest klasycznie. W
wspomniał właśnie jeszcze o Moto G35, czyli tym modelu niższym. Ja tylko dodam, że on ma Unisoka T760. I ma trochę większy ekran, 72 cala, ale niestety HD+, to już powiedzmy dla mnie skreśla taki telefon. Aparaty poprawnie 1650 plus 8, czyli nie najgorzej, tylko już bez stabilizacji główny aparat. Ma NFC, bo to też w Motorola'ch w tych najtańszych wcześniej nie było takie pewne. No, też będzie miał dwa update'y i trzyletnie wsparcie. I kosztuje 8 stówek albo 9 stówek, ale ten za 8 stówek sobie naprawdę, tak jak Jacek powiedział, darujcie, bo ma 4 giga RAM-u i to nie ma szansy płynnie działać. Wiesz co, ja otworzyłem te arkusze specyfikacyjne, które nam przysłali i tutaj Motorola twierdzi, że jest Full HD. To może ja kurde źle zakodowałem. Motorola twierdzi, że jest Full HD. Jeszcze zerknę, bo mam zrzut strony, bo on jest już do dostępu. Może ja źle spojrzałem po prostu. Byłem przekonany, że ma HD. I tutaj też na stronie Motorola pisze Full HD 1080x2400, także jest Full HD. Czyli Full HD ma, no. Tak. No to nawet lepiej. No to przynajmniej jest to tyle dobrego, że ma dobry ekran. Dobry, no, poprawny, tak, no bo HD to faktycznie by było, natomiast 4 giga RAM-u tak czy siak omijajcie. Tak, zdecydowanie. Mnie się podoba, że ma Corning Gorilla 3 na ekranie, bo ciężko będzie ją zarysować. Nie to, że się nie da, ale będzie ciężko. A, tu kolega dopytał na TikToku, widzę, o wsparcie. To jeszcze raz. Motorola X50 Neo 5 plus 5, czyli 5 lat wsparcia, 5 wersji systemu, 5 lat poprawek. Moto G, dwa update'y duże, trzyletnie poprawki. Tak to wygląda. Fajnie, że kupiłeś się z dziesiątkę, jak ci bateria trzyma. Aktualizacje są zawsze na propsie. To jest tak, że w tej chwili ruszyła trochę fala takiej mody na to, żeby te aktualizacje utrzymywać dłużej. Korzystajcie dopóki można, bo producentom prawdopodobnie się skończy. Albo się producentom skończy z powodu tego, że to są jednak znacznie większe pieniądze niż do tej pory, albo się producentom skończy z tego powodu, że wykupią usługę, a okaże się, bo to zazwyczaj firmy zewnętrzne robią, że te firmy zewnętrzne po prostu odwalają taką niefajną pracę, że nie opłaca się po prostu tego robić, bo odchodzą masowo na przykład użytkownicy marki do innych marek. Tam, gdzie to wsparcie jest lepsze. Także zobaczymy, ja jestem ciekaw. Ja nie mówię akurat o Motorola w żaden sposób. W ogóle nie mówię o żadnym konkretnym producencie. Po prostu ciekaw jestem, jaką czkawką i kiedy się odbije producentom to, że będą dawali większe wsparcie. Bo dla konsumenta to oczywiście lepiej. Do momentu, kiedy mu się smartfon nie zepsuje i nie okaże się, że nawet przyjadą do niego door to door, a później zamiast naprawić, nie wiem, naprawić gniazdo, zepsują mu wyświetlacz, albo zamiast naprawić gniazdo, wymienią płytę i się okaże, że jest procesor na przykład uwalony, albo aparaty, albo jeszcze coś innego. Szczęściarzami są ci, którzy rzeczywiście zepsute smartfony udało im się w serwisie naprawić. Natomiast ja mam zazwyczaj w komentarzach na MGSM-ie takich, którym się tych smartfonów naprawić nie udało, a jeszcze do tego gdzieś ktoś coś popsuł. Bo globalnie rzecz biorąc, tam siedzą łebscy ludzie i potrafią naprawiać, tylko bardzo często warunki brzegowe tej naprawy, opłacalność i tak dalej bywają różne. No tak, ale jakby działania serwisu mają się nijak do aktualizacji systemowych póki co, bo jedno nie wpływa na drugie, a pamiętaj, jak mówisz o komentarzach, że zazwyczaj jest tak, że komentuje, czy cokolwiek pisze na temat danego produktu człowiek, zazwyczaj ten, który jest niezadowolony, zadowoleni się nie odzywają. Dotyczy to produktów, usług i to nie tylko smartfonów, tylko wszystkich usług, wszystkich produktów. Jeżeli chodzi o komentarze, nawet Skype, no statystyka pokazuje, że częściej mamy tendencję do ganienia i krytykowania niż do pochwalenia czegoś. Zresztą sami widzicie tutaj, tak? Cały czas w zasadzie coś krytykujemy. No bo akurat jest co krytykować. Czy się będą, bo Piteros się obawia, że się będą częściej psuć. Więc to też niekoniecznie, bo mówię, no oprogramowanie jakby i długość wsparcia nie ma bezpośredniego przełożenia na jakość produktu. Natomiast może być tak, że koszty związane z długim wsparciem będą musieli sobie na tym się odbić i albo po prostu zejdą z jakości, albo po prostu będzie drożej znowu. No.
Znaczy, długie wsparcie według mnie trochę ma przełożenie na jakość produktu, głównie ze względu, ale z trochę innych powodów niż to, o których wspomniałeś. Mianowicie w momencie, kiedy się dzisiaj na przykład kupiłoby tą G35, zakładając, że miałaby na przykład wsparcie czteroletnie, to te kilka wymian systemu i wersji aplikacji prawdopodobnie zabiłoby ten telefon już za rok, może za dwa lata. To też, to swoje wszyscy, wszyscy ci, którzy mają troszeczkę słabsze konfiguracje i dostają długo aktualizacje systemowe, sami prawdopodobnie są w stanie stwierdzić, że te aplikacje po prostu, że czy nowa wersja systemu operacyjnego, czy nowe wersje aplikacji zabijają po prostu tego smartfona i z urządzenia użytecznego robią niestety bardzo często przycisk do papieru. Poza Motorolami, drugim producentem, który w mijającym tygodniu rzeczywiście pokazał kilka nowości, jest Realme z serią 13. 13, znowu 13. Mamy więcej Realme 13. 13, 13 z plusem i 13 Pro Extreme Edition. Ta Extreme Edition jest taka w sobie Extreme, ale no jest. No. I ta ostatnia jest tylko na Chiny. W każdym razie w tej chwili. Czy Realme 13 5G to jest smartfonik oparty na Dimensity 6300? Mamy IPS-owy wyświetlacz 672, Full HD pracujący przy 120 Hz. 128 plus 8 konfiguracja pamięci, czyli jeżeli chodzi o pamięć użytkownika jest kiepsko, 8 jest jak najbardziej ok. Aparaty fotograficzne, co prawda tam jest dodatkowe oczko, ale zdaje się, że aparat jest tylko jeden i to jest 50 megapikseli plus 16 z przodu i to w zasadzie tyle. On wygląda jakby miał cztery, oczywiście ma kuchenkę, w jednym tam oczku jest dioda doświetlająca, w drugim oczku jest zaślepka, a w trzecim oczku zdaje się, że jest albo czujnik migotania, albo coś, bo po prostu Realme nie zechciało zwyczajnie podać. 5000 mAh i w bateryjka 45-watowym prądem ładowana. Ten drugi z plusem jest o oczko lepszy, tam jest Dimensity 7300, też 5000 mAh bateria i ładowana z kolei tutaj prądem o mocy 80 W. OLEDowy wyświetlacz tym razem, w związku z tym jest to trochę bardziej atrakcyjne dla użytkownika, 6,67 cala. O bardzo fajnej, dużej jasności i wysokim kontraście wyświetlacz w piku Full HD 120 Hz. 128 albo 256 pamięci użytkownika, także tutaj już jest nieźle. I również dwie wersje pamięci RAM 8 albo 128 plus, do tego jeszcze dochodzi obsługa kart. 50-megapikselowy główny aparat i 16 znowu z przodu i o tym drugim oczku z tyłu też Realme nie zechciało czegokolwiek niestety napisać. Może to być, wiesz, na zasadzie wypełniacza ramki. No. Zaczęło się, że tak powiem, robić powszechne, że dokładają aparat, po czym piszą na pytarzka, że jest AI kamera. Tu w ogóle jak czujnik migotania. To w ogóle wygląda, jakby były dwa aparaty dodatkowe, przy czym Realme, mówię, nie zechciało wspomnieć. Bardzo możliwe, że tam jest dwójka do rozmywania plus 008 jako czujnik migotania po prostu i to tyle, po prostu zaprzestali się chwalenia tymi aparatami, a ja podaję to, co podaje producent w specyfikacjach. No, wiesz, z drugiej strony może lepiej, natomiast ramka aparatu jest no, jednak duża, tak? Ma udawać, że tam nie wiadomo, co siedzi. To jeżeli powiedziałem RAM, to sorry, no zdarza się, tak? Tak jak się mówi o jednym i o drugim, to niestety czasem tak wypada. Ja o pamięci użytkownika raczej nie mówię, staram się nie mówić ROM, bo to nie jest pamięć ROM, tak? To zwykło się po prostu producenci wypisują, że to jest pamięć ROM. To nie jest pamięć ROM. To jest, nie wiem, można ją pamięcią dyskową, chociaż z dyskiem też nic wspólnego nie ma, tak? Niemniej rzeczywiście, no zdarzają się pomyłki, jak się gada na żywo, to się po prostu pomyłki zdarzają. Jak się wam nie zdarzają, to gratuluję serdecznie, bo to jest bardzo duża umiejętność, żeby kontrolować każde wypowiadane słowo. I ta 13 Pro w edycji Extreme na rynek chiński ze złotą ramką, my właściwie o tym smartfonie już mówiliśmy, tylko tier niżej, troszeczkę gorszej wersji, to jeszcze jak byliśmy, jeszcze przed wakacjami. Tutaj jest również OLEDowy wyświetlacz 6,7, również Full HD pracujący, Corning Gorilla Glass, ale nie podali wersji niestety, 120 Hz i Snapdragon 7S generacji drugiej.
Bateryjka 5200, także o oczko wyższa, ale również 128 plus 8 giga pamięci i to jest dosyć dziwne, powiem szczerze. 50 plus 8 do zdjęć szerokokątnych i 32 megapiksele z przodu. O baterii wspomniałem, jaka duża, natomiast ładowanie jest też 45-watowe, tak jak w tym pierwszym omawianym dzisiaj. Nie dali 80 watów. No i to tyle, jeżeli chodzi o serię 13. Ten smartfon jest ładny, też ma co prawda kuchenkę z tyłu, ale w takim obramowaniu złotym, także wygląda nie najgorzej. Złotym w wersji ze skórą syntetyczną, bo jest jeszcze druga wersja. Złoty, skromny. Słucham? Złoty, a skromny, jak pastował. Tak, tak, złoty, a skromny. I to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o premiery Realme. Infinix pokazał w Indiach dwie wersje racing swoich smartfonów, które już są na rynku. Mhm. Specyfikacjami się nie różnią, różnią się wyglądem nawiązującym do marki BMW i to jest Note 40 Pro Plus 5G Racing i Note 40 Pro 5G Racing. Jeden z plusem, drugi bez plusa. Różnią się w zasadzie, jeżeli dobrze pamiętam, tylko pojemnościami pamięci i dla użytkownika, i RAMu. Również w mijającym tygodniu Honor pokazał taką popierdółkę. Czekaj, Jacku, tak? Bo jeszcze Infinix ma dwie nowości, o których nie powiedziałeś. Okay. A już są takie prawdziwe nowości. A w ogóle jest to śmieszne, bo jak spojrzycie sobie na zdjęcie, to one przypominają te Realme 13 z wyglądu. Też mają wielką kuchenkę z czterema otworami na plecach. I generalnie to są nawet fajne. Tak naprawdę to jest model z jedną nazwą, bo to jest Infinix 040, tylko jest wersja bez dopiska, czyli LTE. I jest Infinix 040 5G. No wiadomo, różnią się procesorami, bo to jest jakby logiczne. Ale jak popatrzę na te specyfikacje i na zapowiadane ceny, to kurde, wygląda to nawet fajnie. Bo tak, mamy AMOLEDy zagięte, nie każdemu się spodoba, ja wiem, ale fajnie wygląda. 6,78 cala Full HD, 1300 nitów i goryl 5. No i teraz tak, różnią się już odświeżaniem, bo model LTE ma 120 Hz, model 5G 144 Hz. No i oczywiście, tak jak powiedziałem, siłą rzeczy muszą się różnić procesorami. LTE ma Helio G100 i pamięci DDR4X i UFS 2.2. Natomiast model 5G ma już Dimensity 8200 Ultimate, czyli całkiem mocny procek. Pamięci już DDR5X i UFS 3.1. W obu jest taka sama bateria 5000 z 45-watowym ładowaniem, przy czym model 5G znowu ma lepiej, bo jeszcze ma dołożoną indukcję. Są głośniki stereo, patrzę, co tam jeszcze za bajery są. No podekranowe czytniki radia FM, co się rzadko zdarza, certyfikacja IP54 i ciekawostka, jest preinstalowana apka do obsługi kamery GoPro, możecie mieć na telefonie podgląd z GoPro i sobie z telefonu kamerką sterować. No i z aparatami też jest nie najgorzej, no bo mamy 50-megowe aparaty do selfie, 108 do w roli aparatów głównych z optyczną stabilizacją, 50 szerokokątne, no i jeszcze dodali rozmywacze tła, żeby ramka nie wyglądała za pusto. I teraz najlepsze, bo model LTE ma kosztować od 1100 z groszami, natomiast model 5G ma kosztować niecałe 1600. Jak będą u nas, no to będzie wiadomo dokładnie ile, bo na razie to są ceny po prostu ogłoszone globalnie przez Infinixa w dolarach i są to ceny od, ale z tego co widziałem, to pamięci, zaraz wam powiem jeszcze jakie pamięci, ale pamięci też będą niebiedne, bo będzie w LTE no będzie 8 giga RAMu, 256 albo 512, z kolei model 5G już będzie miał 12 giga RAMu i 256 albo 512 flesza. Także fajnie wyposażone, nie najgorzej wyglądające telefony. No pytanie, w jakiej cenie do nas dojadą. Natomiast patrzę, kurczę, na ten model 5G i nie mogę oprzeć się wrażenia, że Infinix się trochę na OnePlusa zapatrzył. Bo i oprawka, i położenie diody, tak jakbyście tak w ciemno, jak przymrużyć oczy, to z daleka ja widzę, kurczę, OnePlusa upętym. No bo to po prostu rozmieszczenie tych elementów i ich wygląd jest, no, kurczę, toczka w toczkę. Dziwne. Yy,
Tak, bo te Infinixy zdaje się dzisiaj wyskoczyły, nie? Tak. Wydawało mi się, że to rzeczywiście dzisiaj. Honor ma w tej serii 200 fajne modele, natomiast Smart nie jest jakby genialny, ale u nas go raczej nie będzie. Snapdragon 4 generacji drugiej, IPS-owy wyświetlacz, 6,8 blisko, Full HD pracuje przy 120 Hz, 256 plus 4 giga, także to go od razu sytuuje na takiej półce, na którą w ogóle nie warto się schylać, dlatego że po prostu 4 giga pamięci RAM to jest pomyłka. 50 plus 2 z tyłu, z przodu 5 megapikseli od budżetowy smartfonik, który smartfon w mijającym tygodniu pokazał. Zaszalało Oppo, dlatego że Oppo pokazało trzy klony o trzech różnych nazwach dla trzech różnych rynków. I te trzy klony to jest Y36C, przepraszam bardzo, A40M, to jest A40 i A3 4G. I są to właściwie smartfony identyczne, one mogą się różnić pojemnościami pamięci i to w zasadzie chyba tyle. Bateryjka wszędzie lekko ponad 5000 mAh, za to wartość znamionowa jest lekko poniżej z kolei 5000 mAh. Snapdragon 6S czwartej generacji pierwszej. 4G niestety nie ma 5G, ale jest z kolei military standard. Ja się powiem szczerze, trochę zdziwiłem, dlatego że nie wygląda jakby ten smartfon miał wytrzymać upadki, ale być może jest jakaś nisza testowa tego standardu, w której ta obudowa sobie po prostu daje radę. Jest więcej takich marek, które dają ten military standard, a smartfony nie wyglądają. No cóż, może tutaj też nie wygląda, a wytrzymuje upadki po prostu. Ekran niestety tylko HD. Aparaty fotograficzne 50 plus 5 z przodu i to właściwie tyle. Trzy budżetowe, raczej polecam trzymanie się od nich jak najdalej, mimo tego, że któryś ma tam wersję i 6 giga RAM, także, ale to nie, to naprawdę niekoniecznie zupełnie. Nawet na półce budżetowej daje się znaleźć coś, co będzie od tych smartfoników lepsze po prostu. Dokładnie tak jak mówisz. Natomiast Vivo Y36C to też jest z kolei smartfonik na rynek chiński z Dimensity 6300, z IPS-owym również wyświetlaczem i też pracującym w HD przy 90 Hz, 128 plus 6 giga pamięci, to też sytuuje go na tej najniższej właściwie półce, gdzie no, można sięgnąć, bo to jest smartfon poprawny na tej najniższej półce. Ma 50-megapikselowy aparat. Z przodu jest piątka mało znacząca, 15-watowe ładowanie, już dla tych, którzy lubią bezpiecznie i ekonomicznie, to byłby całkiem niezły wybór. Z tym, że mówię, no, do nas na razie nie wiadomo, czy trafi, czy nie trafi, to jest budżetówka po prostu. Budżetówka i to nudna. Natomiast jest jeszcze jedno Oppo, to jest F27 5G. To jest też jeden z tych smartfoników, on w Indiach miał premierę, jeden z tych smartfoników, które wyglądają nie najgorzej. Dimensity to 6300, LED-owy wyświetlacz, Full HD 120 Hz, ma Asahi Dragon Traila na wyświetlaczu. Asahi to jest japońska firma robiąca, no, jakby trudno powiedzieć, że konkurująca z Corningiem, ale jest to samo. No. Potrafią robić wyświetlacze, które się nie rysują po prostu. Nie wiem, jak jest z upadkami, bo nie testowałem. Jest ładowanie 45-watowe, z pamięcią jest tak sobie szczególnie dla użytkownika, bo ile 8 giga RAMu można jak najbardziej zaakceptować, o tyle jedna wersja w tej chwili pokazana ze 128 giga pamięci użytkownika, to jest trochę mało. Nie wiem, 50-kę wspomniałem, z przodu jest 32 megapiksele i są co najmniej dwie wersje kolorystyczne, obie są dosyć ładne, jedna jest pomarańczowa, taka z cieniowaniem, druga jest zielona, z kolei ciemnozielona, taka i też wygląda całkiem ładnie. Jaki fon pytają nas do 4500? Wiesz, jaki fon w tej chwili do 4500? To jest ogromny wybór, a jakbyś dopisał, do czego ten telefon ma być, czego wymagasz? Ma mieć super ekran, ma mieć super wszystko, ma mieć super aparat, albo napisz odwrotnie, na czym ci nie zależy?
Myśmy mówili dzisiaj o tych Motorola'ch Edge, spóźniłeś się chyba, bo jeżeli chodzi o Edge, tam jest z czego wybierać, jest sporo całkiem. No. Wiesz co, poszedłbym w skrajności, bo akurat wszystkie miałem w łapie. Albo tą najtańszą Neo teraz, co miała premierę wczoraj, albo Ultra. Tak, no tak, no i to myślę, że powinien być dobry wybór. W każdym razie w momencie, kiedy się czyta specyfikację, to wygląda na dobry wybór. Adam ją ma od półtora dnia i nie narzeka, a nawet chwali. Znaczy się zapowiada się fajnie, no wiesz, no, po półtora dnia no to ciężko znaleźć, wiesz, jakieś tam, ale inaczej, no jest, nie miałem ochoty tym smartfonem przepnąć o ziemię, więc jest chyba dobrze. Jest mały, tak? Ja na przykład nie lubię małych telefonów, natomiast obiektywnie przyznaję, jakbym miał szukać niedużego telefonu i niedrogiego, to czemuż by nie? Bo ma kilka takich fajnych elementów, chociażby już nie mówię o designie, bo ten naprawdę mi się podoba. Ja bym takiego telefonu nie chciał mieć, bo jest za mały. Natomiast tak ogólnie, no, wyświetlacz ma naprawdę fajny. No, ja byłem zaskoczony tym ekranem, bo tam pierdu 3000 nitów. Ha, 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 jak zwykle jasność maksymalna, nie? Jak płaca brutto. Po czym się okazuje, że rzeczywiście skubany daje radę. Bo faktycznie byśmy w miejscu, gdzie słońce napitalało na nas, a ja na tym ekranie no, widziałem czytelny obraz i nawet byłem w stanie stwierdzić, że aha, zdjęcie zrobię jeszcze raz, bo na przykład kolorki powiedzmy prześwietliło, bo ustawiłem sobie przysłonę na ten, na niebo, a nie tam, gdzie chciałem. Nie? Więc no. Także jest spoczko. Tak, patrzę po komentarzach, ale to nie od dzisiaj. Widzę, że albo OnePlus ma ogromną rzeszę fanów, albo... Maciek, ale chyba już wszyscy zauważyli, że polecasz 23 Ultra. Naprawdę, no nie trzeba spamować, no. Ale akurat S23 to ja bym... S24 Ultra, jakbym miał polecać telefon, ale nie S23, no na pewno nie. Już w tej chwili nie. Na to był czas. Słuchajcie, jeżeli pytacie o to, jaki smartfon, nawet w jakiejś kwocie, to naprawdę warto podać troszeczkę więcej szczegółów. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli słuchacie porad anonimowych gości z internetu, przy czym nie mówię w tej chwili o nas, bo jak wchodzicie, to jest szansa, że może wiecie, kim jesteśmy, wiecie, co sobą reprezentujemy i na ile jesteśmy głupi, a na ile mądrzy. To słuchanie współuczestników czata, no tak, można trafić oczywiście na człowieka, który jest bardzo obeznany na technikę, a można trafić na człowieka, który jest fanem po prostu danej marki albo danego smartfona i będzie wam mówił wbrew temu, czego potrzebujecie bardzo często, że to jest smartfon najlepszy po prostu dla was i że będzie świetny, bo dla niego jest najlepszy. No, sorry. Kolega zapyta, czemu nie S23 Ultra, bo już jest S24 Ultra, który jest dużo. Moim zdaniem lepszy. Ja nie mówię, że S20, bo wszystko oczywiście kwestia ceny. No jeżeli S23 Ultra jest dużo, dużo tańszy, no to oczywiście to nadal jest bardzo fajny telefon. Ja nie mówię, że nie. Zresztą, kurczę, no ja pracuję w dużej mierze na Samsunga, więc jakby siłą rzeczy, no nie bez powodu to robię, tak? Także, no niemniej... Wiesz, no zawsze warto kupić najnowszy model. To, co jakby, jaka jest przewaga S24 Ultra, bo pewnie to Cię interesuje, na pewno wyświetlacz i na pewno wyższe krotności zoomu cyfrowego, przy tym nie najwyższe, bo przy najwyższych, no to wiesz, cyfrowy to cyfrowy, natomiast powiedzmy, że ten zoom w aparacie fotograficznym S24 jest używalny w większym zakresie, czyli ten moment, kiedy zauważasz na zoomie cyfrowym już bardzo wyraźną degradację jakości, jest bardzo daleko i powtórzę to, co już kiedyś mówiłem na live'ie, na tę chwilę, jeżeli używacie cyfrowego zoomu z jakiegoś powodu, chociaż ja osobiście no, odradzam korzystanie z tego rozwiązania at all, no ale dopuszczam mi, że ktoś może tego potrzebować, to S24 Ultra jest niedoścignionym. Wypróbowałem 3-4 inne modele z tak dużym zoomem, nazwijmy to te fotograficzne, do pięt nie dorastają ultrze. No niestety, nawet tutaj już padał jeden model też, od którego się spodziewałem bardzo dużo w tym zakresie, a akurat w zoomie mnie bardzo rozczarował. Nawet dwa takie modele jestem w stanie wymienić. Także jeżeli Cię stać na 24, to kup 24, ale jeżeli nie, to 23 też jest dobrym wyborem. No jest troszeczkę już, mówię, ustępuję, tylko pytanie, czy warto dopłacać, tak? Co mam powiedzieć o iPhone 13? Jest mały i nie irytuje.
iPhone jest, wiesz, ja używam iPhone'a też jako prywatnego telefonu i kurde, tam ja nie jestem w stanie powiedzieć o tym telefonie, jest w porządku i tyle. Wymienię ci oczywiście wady, wymienię ci zalety, tylko że no iPhone to iPhone, tak? Bo dla mnie to jest urządzenie totalnie przezroczyste, ono mi znika z pola widzenia, ja zapominam, że go mam. Ja po prostu z niego dzwonię, różne rzeczy na nim robię i tyle. Natomiast testując telefony, no świat Androida jest dla mnie bogatszy, ciekawszy i tyle, no. Zdaje mi się, że w przypadku kupowania smartfona flagowego porada jest dosyć prosta. Jeżeli się ma bardzo dużo pieniędzy, warto kupić najnowszego. Co prawda nie najnowszego, który właśnie wchodzi do sklepu, dlatego że się go kupi ze wszystkimi wadami, z którymi wchodzi, one będą dopiero naprawiane przez producenta. Natomiast jeżeli jest jakiś smartfon flagowy już na rynku, a ma się, jak wspomniałem, wystarczająco dużo pieniędzy, to oczywiście warto go kupić. Jeżeli się nie ma wystarczająco dużo pieniędzy, to trzeba się rozglądać za flagowcami starszymi. I wtedy nadal można kupić bardzo dobre konfiguracje, bardzo dobre aparaty fotograficzne za jednak znacznie niższą cenę. W przypadku 23 i 24 to dla mnie to jest, przepraszam bardzo, jeden pies. Jeżeli chodzi o lepszość aparatów, to nie jest takie proste, dlatego że Samsung poza tym, że wymienia same moduły aparatów, to wymienił również, zdążył wymienić między generacjami również oprogramowanie tych aparatów. W związku z tym mówienie, że tam są aparaty lepsze albo gorsze w jednym czy w drugim, tak naprawdę ma nie do końca sens. Trzeba by było zrobić laboratoryjne testy i sprawdzić pod mikroskopem, a i wtedy by się prawdopodobnie okazało, że jakość jest po prostu porównywalna. No, jeżeli widzimy tę różnicę, no to jest różnica. To mikroskop tym bardziej by potwierdził wrażenia z gołym okiem. No ale okej, skoro wiesz lepiej, natomiast ja od siebie dodam, że jeżeli już macie flagowca, moim zresztą nawet średniak już w tej chwili, wymieniać co drugą generację smartfona. Czyli jeżeli macie powiedzmy teraz S23, to S24 nie kupujcie, poczekajcie już na 25, który będzie raptem w styczniu. To samo z iPhone'em. No, najgorszy moment na zakup iPhone'a z serii 15 jest teraz, bo zaraz będą nowe, więc albo kupcie sobie nowego, jeżeli uznacie, że warto, albo kupcie sobie 15, tylko poczekajcie, aż cena trochę spadnie, bo spadnie. Jerry, główną różnicą między Qualcommem a Mediatekiem jest to, jak są postrzegane w przestrzeni sprzedażowej, że Qualcommy są kupowane chętnie, a Mediateki są kupowane mniej chętnie. Nie ma czegoś takiego jak różnica między Mediatekiem a Qualcommem. Znaczy jest w nazwie, ale tak naprawdę i poszczególne Qualcommy się między sobą różnią, i poszczególne Mediateki się pomiędzy sobą różnią. No kurczę, co, stary, to tak jakbyś pytał, jaka jest różnica między światem w ciągu dnia, a światem nocą. No jedno jest ciemne, a drugie jasne. Ale tak poza tym to... Pamiętaj, że... Ludzie chętnie kupują Qualcommy, taka jest różnica. No, bo takie jest przekonanie. No. Pamiętaj, że każdej firmie się może zdarzyć wtopa, bo i Qualcomm też miał wtopy, tak? A natomiast najnowsze Mediateki z wysokiej serii, no to już kurde wyniki osiągają naprawdę bardzo dobre. Więc... To nie ma co w ten sposób tak, wiesz, mówić, nie? Tak, procki się różnią i tyle. No właśnie o tym mówiłem, że również w obrębie jednej marki. Natomiast nie ma czegoś takiego jak różnica pomiędzy procesorami jednej marki chyba, a drugiej. No na przykład jeżeli chodzi o technologię wykonania, tak? Można powiedzieć, że nie wiem, ci nadal tłuką 10 nanometrów, a ci już mają, nie wiem, 8 nanometrów na przykład, tak? Przynajmniej mówię w tej chwili o konkretach. No to tak, w momencie, kiedy któraś firma trzepiąca procesory jest z tyłu technologicznie, no to wtedy można wskazać, tak, ci robią, nie wiem, mają większy stopień integracji układów w płytce krzemowej, a ci mają mniejszy, to ich są szybsze, albo się inaczej grzeją, albo coś. Natomiast globalnie rzecz biorąc, z procesorami też jest tak, no nie wiem, czy zresztą myśmy ostatnio mówili o wielkiej chryi z procesorami bardzo znanego producenta, który z Intela, który wyprodukował najnowsze procesory, genialne zupełnie technologicznie, które po prostu się przegrzewają i padają zwyczajnie. I siódemki, i piątki. No sorry, słuchajcie, to jest tak, że można porównywać rzeczy konkretne, które po prostu są.
wtedy można usiąść do takiego porównania i zobaczyć. Można do nas wejść na stronę danego smartfona, który ma ten procesor i tam jest takie rozwijalne, tam sobie można kliknąć i tam jest więcej danych na temat procesora. Można sobie wejść, jeżeli chce się konkretne procesory porównać albo na jakąś porównywarkę, ale lepiej znacznie jest samemu znaleźć. Na stronie Qualcomma specyfikację procesora, który nas interesuje, na stronie Mediateka znaleźć specyfikację Mediateka. Nadal to nie będą równoległe dane bardzo często, ale te najważniejsze tam będą. Te najważniejsze będzie można porównać. I to nadal, słuchajcie, nic nie mówi o tym, który procesor w danym zastosowaniu, no chyba rzeczywiście się bardzo różnią generacyjnie na przykład, ale to nadal nie mówi, który w danym zastosowaniu będzie wam lepiej działał w smartfonie. No nadal po prostu tego nie mówi, no. Tak to wygląda. No, generalnie chodzi o to, że nie należy oceniać procesora po tym, kto go wyprodukował. Widzę, że komuś pojechałem po ambicji, teraz będzie jechał po mnie. Jedź, nie krępuj się, ja dużo jestem w stanie znieść. Pamiętaj tak, każdy komentarz podbija w górę film, także... Wal, nawalaj ile tylko dasz radę. W każdym razie, no słuchajcie, nie ma sensu upierać się na konkretnego producenta. Upieramy się na konkretny układ, tak? Można porównywać w ten sposób, jest zbudowany tak, takie rdzenie, śmakie, owakie, taka grafika, taka litografia, do widzenia. I tu porównujemy, a nie, że Mediatek jest gorszy od Qualcomma, bo to nieprawda. Porównać, aha, ten procesor, nazwijmy to X, ma to, a procesor Y ma to i to. Ten ma lepiej. I to ma sens. Natomiast nie ma sensu kompletnie mówienie, że Qualcomm jest lepszy od Mediateka, tak samo jak nie ma sensu mówienie, nie wiem, że Samsung jest lepszy od Xiaomi, bo to jest bzdura. Porównajmy konkretne modele. Model Xiaomi numer X jest lepszy od Samsunga numer Y, ale nadal też trzeba porównywać modele z podobnej półki, z podobnego segmentu. No bo wiadomo, że flagowy Samsung będzie lepszy od low-endowego Xiaomi, tudzież na odwrót, nie? Tak samo z procesorami. No umówmy się, że zawsze będzie tak, że mamy gamę procesorów i no nie można porównywać wysokiego Dimensity kurczę z jakimś tam dupnym Helio czy Snapdragonem z serii czwórek. No na logikę, nie? Więc no w którym flagowcu jest, ten jest dobry, kurde, krytykuje cię Jacek, a nawet nie wie, w którym flagowcu jest procesor Mediateka. Obejrzyj sobie, drogi kolego, flagowce na przykład Vivo, proszę bardzo. No. I tyle, no. A skoro wiesz lepiej, to nie oglądaj, skoro mówisz... Przepraszam, że mówisz, bardzo was przepraszam, mam kuriera niestety, zaraz przyjdę. Dobra. Egzekutor, tu akurat masz rację, że można oceniać, że nakładka interfejsowa jedna jest lepsza od drugiej. Wtedy tak, w tym momencie, ale porównujesz konkretny produkt, nakładkę na interfejs, nie? Teraz łapiesz, o czym mówię, ale nie mówisz, że przez to Xiaomi jest gorsze, a Samsung lepszy. Bo umówmy się, że jak weźmiesz sobie jakiegoś tam dolnego Samsunga Galaxy A, to nadal nie będzie dobry telefon, mimo że ma nakładkę lepszą od nakładki Xiaomi, nie? Także nie ma co się tutaj nasadzać i porównywać, upierać się, że producent jest lepszy. No bo tu mamy w komentarzach takiego jednego, co cały czas napiera, że tylko OnePlus i koniec, nie wiem, albo po prostu ultrafan, albo nie wiem, albo coś tutaj PR nam mota. Natomiast kurczę, no nie można, bo każda firma ma konstrukcję, moim zdaniem każda, naprawdę każda, w swym obrębie ma na koncie konstrukcje wybitne, jak i beznadziejne. Każda firma. I czy to są smartfony, procesory, samochody, telewizory, cokolwiek byśmy nie wzięli na tapet, zawsze się zdarzy i nie można mówić globalnie, że jakiś producent jest lepszy. Okej, można rozważać, prawda, że producent jest bardziej aspiruje do klasy premium, a inny siedzi w low-endzie, no bo na przykład powiedzmy Motorola nie kojarzycie z flagowcami, tylko ze średniakami, no i zarąbiście. Tecno nie kojarzycie z topowymi telefonami, tylko z niedrogimi telefonami z przyjaznej półki cenowej, z różnymi tam powiedzmy niedociągnięciami, nie? Kurczę, no trzeba to jakoś tak, jeżeli cokolwiek się ocenia, to trzeba jednak jakby taką miarę mieć, no
Tutaj dalej egzekutor drąży, że nakładka na interfejs zrzutuje na cały odbiór produktu. No akurat ma rację, bo jeżeli jest beznadziejna nakładka, to jakby nie był dobry telefon, to ona psuje wrażenie. Zdecydowanie. A jak nie gustujesz chińskiej dandecie stary, no to jest twój problem, nie mój, naprawdę. Ja też nie mogę powiedzieć, bym lubił wszystkie chińskie telefony, ale no, powiem ci tak, dużo cię omija, jak nie gustujesz. No. Teraz to jest niestety tak, że jeżeli dziadki trafiają na TikToka, to niestety trzeba wszystkim od samego początku tłumaczyć wszystko w zasadzie. Mało tego, nie raz, tylko za każdym razem wszystkim trzeba tłumaczyć wszystko, tak to wygląda. No niestety, tak jak egzekutorze 32-latek nadal może mieć mentalność dziecka. Wiesz mi, stary. Jesteś młodszy od mojej córki, mój drogi. Zresztą sam nie wyzywałeś od dziadków dopiero co. No, ale dobra, no jesteśmy dziadkami, ale może dzięki temu już pewne rzeczy wiemy i pewne rzeczy już, nie, już wiele widzieliśmy, tak? Znaczy to, także... mówię, po nas po prostu spływa. Tyle lat pracujemy w branży, że naprawdę jeden czy drugi wpis nie zrobią tak. Nam przy... Można nawet możesz podać dalej, że Jacek numerek procesora pomylił. Napisz oczywiście, że facet już stary i ma sklerozę, ale koniecznie podaj dalej, żebyśmy większe zasięgi mieli, stary. Także hejtuj dowoli, tylko tak, żeby było głośno, nie? No. A propos też się, nie hejtuję, ale śmiałem się ostatnio, bo pewien youtuber bardzo znany, zresztą bardzo chętnie oglądany przez młodszych użytkowników i tak dalej, pokazywał, że Galaxy Z Fold nie potrafi wygenerować AI-em pociągu na torach. No. Okej. Okay. No okazało się, że jednak potrafi, bo specjalnie, akurat tak się zdarzyło, że wczoraj, kurczę, no jechałem pociągiem, zrobiłem zdjęcie, AI wygenerowało pociąg po moim bardzo schematycznym narysowaniu, bo ja naprawdę kompletnie nie umiem rysować. No jednak nie wierzcie temu, co mówią słynni youtuberzy, bo czasem po prostu może im coś nie wyszło. U mnie wygenerowało strzał, a powiem wam, że na dworcu Łódź Hojny pociąg typu bullet train wygląda zajebiście. Uśmiałem się. Powiem szczerze, jestem pełen podziwu dla AI-ów na smartfonach, dlatego że słyszę, jak u mnie pracują wentylatory, jak odpalam u siebie na kompie w moje Stable Diffusion. W związku z tym każdy smartfon, który jest w stanie wytrzymać takiego AI-a generującego, no. w jakiej to rozdzielczości na tych Samsungach generuje? Zaraz ci powiem, jaki rozmiar zdjęcia finalnie jest, ale muszę włączyć, bo miałem wyłączony, bo ładowałem go. Poza tym wyłączyłem, żeby mi nikt nie napierdzielał. Egzekutor, no to jak się za głowę łapiesz, to masz tyle innych kanałów, stary. Co ty tu się jeszcze męczysz i produkujesz? Nie ma sensu, naprawdę. Nikogo nie trzymamy na siłę. No i zobacz, jak jeden taki rysuje pociąg i mu nie wychodzi. Pomylił numerek procesora. Stary, rzeczywiście, strasznie się odwaliło. No tak, jak się gada na żywo, to się po prostu ludzie mylą. No. Wiesz, no po 50 już pamięć szwankuje, stary, no pogadamy, pożyjemy, zobaczymy, no. Nie, to nie jest kwestia pamięci. Z którym procesorem ja się pomyliłem? No z tymi, co się tam, co Intel miał w topę. Intel to nie taki i piątki i siódemki się grzeją. Coś niedobrze powiedziałem? Według niego nie. No dobra, zaraz panujemy, okay. Do widzenia, nie ma sensu, szkoda nerwów. Nie, ale ja krótko z takimi. O, zobaczcie, jest pociąg. No jest pociąg. No. Jest. Czyli jednak potrafi. I to jest niezmniejszane zdjęcie? To jest robione nim zdjęcie? To jest robione zdjęcie, kurczę, poczekaj, więc to wyciszę dzwonki, bo telefon złapał sieci tego. Słuchaj, to jest normalne zdjęcie zrobione, o, pokażę ci. To jest zdjęcie wyjściowe, tak? Nie ma pociągu. Używam AI, postaw mi pociąg, jest pociąg. Tyle. Ale słuchaj, on nie zmniejsza tego zdjęcia do dokładania elementów. Zaraz ci powiem, jaki to zdjęcie ma format. Zmniejsza do 2000x1500. To i tak jest całkiem nieźle. Ja generuję w 512x768, żeby później po prostu skalować. Ale to jest całkiem fajne. On najwyraźniej to robi, albo rzeczywiście nakłada na... A ile to trwa mniej więcej, zanim nałoży?
Wiesz co, no chwilkę, słuchajcie, no mogę wam pokazać, jak chcecie to zobaczyć, jak to działa na żywo, tylko kurde, no nie mam tu teraz playowania ekranu, tak? No będziecie musieli tam troszeczkę... Kupcio, potrafimy, ale już z trudem, naprawdę, już z trudem. Troszeczkę kątem oka, no ale bierzemy sobie zdjęcie. Wiecie co, ja spróbuję narysować coś prostszego teraz, no bo mi, no ciężko, no... Narysuję może drzewo, żebym namalował tu na środku, nie? No narysowałem drzewo. Drzewo, nie drzewo. No może przypomina drzewo. Naciskam guziczek generuj. No jak widzicie, teraz AI myśli. Myślu. Ja nie wiem, co ono narysuje. Próbowałem narysować drzewo. No musicie wiedzieć, że nie za pierwszym razem się udaje. No i proszę bardzo. Jest drzewo? No jest drzewo. Tak, magnes koniecznie, tylko nie ten przez S, a ten przez Z, bo jak się bierze ten przez S, to później się rzeczy do człowieka przyklejają, a ten przez Z jest okej. Okay. Mamy kolejne pytanie o to, jakich smartfonów używamy. Adaś już mówił, zresztą widzicie, czego Adaś używa i ewentualnie ma jeszcze iPhone'a. Nie, słuchajcie, no żeby daleko nie szukać, to jest tylko to, co mam w tej chwili przy sobie na biurku, plus prywatny iPhone, przez którego gadamy. A, i jeszcze tu leży Pixel. No ja to też mam. Jeszcze jest Red Magic. Jak jestem u siebie, ja też mam zazwyczaj więcej rzeczy na biurku, ale w tej chwili mam tylko dwa. Do jednego gadam, a drugi to jest ten. Nie wiem, czy go widać, bo mam opóźnienie w pokazywaniu. Jest, jest. Widać go. Ale to jest niepolityczny smartfon, dlatego że to jest smartfon, który nie obsługuje 5G. W związku z tym nie należy z tego korzystać. Dobra. Kolega zapytał, Konrad, jaka jest jakość zdjęć w iPhone'ach. Zależy w których, ale generalnie w bieżących jakość zdjęć przeważnie jest bardzo dobra. Ale na przykład z mojego doświadczenia, do mojej roboty iPhone nadaje się średnio, bo akurat zdjęcia smartfonów iPhone'em wychodzą tak sobie i filmy też. Natomiast jeżeli robisz sobie fotki z wakacji, będzie zadowolony z dowolnego iPhone'a i tak samo będzie zadowolony z filmowania iPhone'em, nawet bardziej myślę z filmowania. iPhone bardziej filmuje niż robi zdjęcia według mnie. No i w zasadzie tyle. Patrzę, co tam jeszcze. A mam tą Purę 70 Ultra głównie ze względu na zdjęcia. To znaczy nie przeszkadza mi brak 5G, bo mam bardzo dobry zasięg 4G we wszystkich miejscach właściwie, w których operuję. Poza drogą pomiędzy Łodzią a Warszawą, bo tam zasięgu nie mam, ale to jest wina mojego operatora, a nie telefonu. Natomiast w większości miejsc, gdzie jestem, po prostu mam zasięg jak przeciąg na tym smartfonie. W związku z tym nie potrzebuję 5G jeszcze na razie. Prawdopodobnie za rok, za dwa lata, znaczy za rok raczej nie. Najbliżej pewnie za dwa lata się to zmieni i będzie trzeba mieć jednak smartfona z 5G. Ale to jeszcze nie teraz, na szczęście. Całe szczęście. Natomiast ze zdjęć tutaj jestem bardzo zadowolony, dlatego go noszę. Masz częściej. Po prostu aparat fotograficzny z funkcją telefonowania. No. Nie? Cała reszta też działa jak przeciąg, bo to jest w końcu flagowiec chiński, w związku z tym musi. Patrz, jak kolega Peter trafił z operatorem. Tak, trafiłeś, jak najbardziej trafiłeś. Tak, widzę, że też jeździsz. Że ten operator bardzo często w reklamach się chwali zasięgiem, na przykład w górach i tak dalej, nad morzem GoProwcy tego, a kurde, ja wiem, na przykład na działce w tej sieci nie mam zasięgu. W pociągu nie mam zasięgu, dlatego używam, muszę mieć drugi telefon w drugiej sieci, który ma, i ja na przykład jadę, i w sumie Jacek potwierdzi, bo nieraz jeździliśmy razem, jadę pociągiem z Łodzi do Warszawy, pracuję normalnie, jeszcze do tego przez większość trasy mam 5G. I LTE z plusem tak naprawdę, no, w polskich warunkach. Na 15... Ale to do pracy wystarcza. Ty, Adaś, ty wiesz, czy są jakieś AI-owe apki na iPhone'a? Ja nie sądzę, żeby były, bo to by była potrzebna implementacja w systemie, żeby to działało. Chyba... Dopiero będą, nie chcę się ale wybudować. Nie wiem, czy u nas. Natomiast jeżeli bardzo chcesz, możesz, są strony, które generują... Nie wiem, jak jest z muzyką, bo nie szukałem, natomiast są strony, które generują grafikę, z tym, że no, trzeba pamiętać, że to są niskie rozdzielczości, tak? Także cudów nie znajdziesz, ale na stacji chcesz usiąść na dużym ekranie, poszukać, kto robi najlepiej, bo robią za darmo. Wyskoczą ci takie, gdzie jest potrzebne logowanie, opłaty, cuda na kiju. Nie, są również darmowe. Są co prawda ograniczenia co do ilości, ale są również darmowe apki AI-owe online, gdzie no, można spróbować się pobawić. Długo się co prawda nie pobawisz, ale trochę można. No.
Są ograniczenia dzienne, na przykład ile można Dokładnie. wykonywać obrazków. Ale wiesz, no jeżeli chcesz się bawić AI w tej chwili, to tak naprawdę tak najbardziej to działa na Samsungach. No i to trzeba przyznać, bo mam na przykład Pixela, który niby teoretycznie powinien mieć to samo, a jednak pewne rzeczy Samsung robi lepiej. No i na przykład to rysowanie takie, co wam pokazałem, no to nawet póki co tylko na Samsungach. Słuchaj, a on generuje obrazki z tekstu po prostu na żywo? Czy tylko uzupełnia na zdjęciach? Nie, tylko dodaje... uzupełnia na zdjęciach to, co narysujesz, czyli od szkicu do rysunku, no bo tak jak także, to także hubcio nie wygenerujesz na Samsungu też niestety obrazku od początku do końca, także obawiam się, że nie możesz mu jeżeli na smartfonie, to tylko online. Narysuj, nie ma takiej opcji, że narysuj pociąg. Nie. Masz zrobić zdjęcie torów i narysować pociąg i on to zrobi, bo pokazałem, w ogóle kurczę, korci mnie, żeby zrobić jakiegoś krosa z tamtym gościem, bo gościu ma zasięgi, on uważa się za autorytet totalny, młodzież go uważa za autorytet totalny, po czym, kurde, facet ma problem z narysowaniem pociągu, no seriously? Ja bym przynajmniej zrobił kilkanaście prób w różnych warunkach, bo tak, mogło nie wyjść, może się zdarzyć, że nie wychodzi. Dzięki za radę co do tego generatora muzyki. Wszedłem sobie właśnie, co prawda interfejs jest tak prosty, że trochę mnie odrzuca, sorry, ale tak czy inaczej dzięki spróbuję na pewno te słowa i AI. Zobaczymy co to jest i zobaczymy czy coś potrafi więcej. Bo na razie widzę tylko, że mam możliwość wygenerowania piosenki dla kogoś albo o czymś. O. I generuje. No słuchaj, a propos, bo Michał jeszcze drąży to rysowanie. Fajna zabawa. Tak, nie narysuje pewnych treści, powiem ci więcej, jeszcze ciekawostkę, nie możesz na przykład osobie czegoś dorysować. Czyli jeżeli wykryje twarz, a ty chcesz nie wiem, gościowi namalować pryszcze albo wybite zęby, to też tego nie zrobi. Ja ci odmówi takiego zadania. Ono rysuje takie rzeczy no, neutralne, tak? Drzewo, kwiatek, UFO. No, ze śmieszek, że na przykład ja sobie rysowałem na motocykle latające nad plażą. Zresztą nie wiem, może mam te zdjęcia, może wam pokażę, bo żeby nie było, że to takie jest. No można różne kosmosy tym rysować. Natomiast pewnych rzeczy to nie zrobi. No i też musicie pamiętać o jeszcze jednej rzeczy. I to jakby taki, no nie traktujcie tego jako protip, ale po prostu powiem wam, bo się z tym spotkałem. Pierwsza rzecz jest taka, że oczywiście każde zdjęcie ma znak wodny, że jest zrobione AI-em. A druga rzecz jest taka, że jakbyście wrzucali materiał, czy na TikToka, czy na YouTube'a, czy gdziekolwiek, wykonany przy użyciu AI-a, nawet jeżeli to jest powiedzmy tylko część filmu, bo ja taki przypadek miałem z filmem, że po prostu zrobiłem film i pokazywałem, że patrzcie tu, tak zrobiłem i nie oznaczyłem tego, że były treści wygenerowane AI-em, to mnie zrzucili film. Także to taki protip, że trzeba takie rzeczy po prostu robić i trzeba o tym pamiętać, bo możecie mieć problemik. Ja się bardzo mocno zdziwiłem, do czego AI jest wykorzystywane przy generowaniu obrazków. Znaczy w zasadzie się nie zdziwiłem, ale na pierwszy rzut oka tego po prostu nie widać po tym, co jest publikowane. Jeżeli korzystacie z tych AI-ów, które są bardzo często płatne, które wymagają abonamentów, które są drogimi abonamentami, zresztą one są w jakiś sposób uzasadnione, no bo to jest cała masa kompów, które gdzieś tam chodzą, żrą prąd, za które trzeba płacić i tak dalej. Spoko, ja rozumiem, chociaż pieniądze, jakie się w tej chwili za to ciągnie, są gigantyczne po prostu. Natomiast ja mogę polecić dla tych, którzy mają głowę na karku, chociaż są proste sposoby na instalację, ale nadal polecam z czystym sumieniem Stable Diffusion. Dlatego, że Stable Diffusion po prostu pozwala na wygenerowanie wszystkiego. Tam nie ma przebacz, po prostu można wygenerować wszystko. I dla mnie to jest bardzo fajna rzecz. Drugą fajną rzeczą jest to, że można z tego korzystać offline, to znaczy to nie jest interfejs, który gdzieś tam jest hen i trzeba za niego płacić i go wyłączą albo nie wyłączą, tylko on jest na waszym kompie, wykorzystuje zasoby karty graficznej głównie, chociaż nie tylko, może wykorzystywać jak najbardziej również procesor, tylko że wtedy to nie idzie zbyt fajnie. No i trzeba mieć porządną kartę graficzną do tego. No ja nie mam niestety bardzo porządnej, dlatego to generowanie troszeczkę trwa u mnie, natomiast no, efekty są po prostu niesamowite. A, wspomniałem do czego się używa AI. Do tego się używa głównie przynajmniej Stable Diffusion,
do czego nie da rady tych AI-ów legalnych, oficjalnych używać, czyli do generowania pięknych kobiet. Może tak to ujmę. Tak to niestety wygląda. Znaczy nie wiem, czy niestety, no, jest problem. Czasem zdarza mi się, bo potrzebuję wygenerować rzeczy proste. I są dedykowane jakby biblioteki, no, umówmy się, że biblioteki do tego, tak, że można wrzucić, próbować coś wygenerować na własne potrzeby. Natomiast globalnie rzecz biorąc, niestety zdarzają się również takie materiały źródłowe, gdzie wpisuje się cokolwiek i dostaje się piękną albo mniej piękną, bo to niekoniecznie piękną kobietę nagą najczęściej. W związku z tym tak to wygląda. Niemniej jest to naprawdę bardzo fajna zabawa dla kogoś, kto lubi się grafiką bawić. Dlatego, że daje nawet jakieś możliwości edycji, manipulacji szczegółami obrazu, dodawaniem, nie wiem, tła, dodawaniem w pionie, poziomie i tak dalej. Zapewne wiecie, skoro pytacie. Niemniej, mówię, jest to bardzo fajna zabawka, ale za darmo i u siebie na własnym kompie. I to wtedy można. Chyba, że ktoś ma bardzo dużo pieniędzy i stać go na to, żeby płacić duże abonamenty, ponieważ no, jest co najmniej jedno to AI sieciowe, które jest po prostu genialne, generuje świetne obrazki, ale za darmo to pozwoli tylko wejść i wygenerować, nie wiem, może z 12 i na tym się kończy. O Midjourney mówię oczywiście w tej chwili. Natomiast dla siebie do domu za darmo Stable Diffusion nie jest wcale gorsze, jest cała masa rzeczy, które można tam dorzucić dodatkowo, żeby to generowanie obrazków miało ręce i nogi, jest bardzo fajne. Tak to wygląda. No dobra, moi drodzy, myślę, że przerobiliśmy chyba już większość z tego tygodniowych premier. I cóż, za tydzień znów się nie widzimy. Za tydzień znów się nie widzimy. Natomiast jeszcze dzisiaj mam telefon do rozpakowania, się zastanawiam, czy mam go wam pokazywać, chcecie zobaczyć, czy niekoniecznie, bo to nie jest jakiś drogi telefon, ani super hiper, ale jest śmieszny. I teraz pytanie, czy wam jeszcze później pokazać po południu jakiś śmieszny telefon, czy niekoniecznie byście chcieli to zobaczyć. No jak chcecie, no to zrobimy jeszcze jakiegoś małego tam live'ika i tak dalej. A jak nie, to na ten moment będziemy się z wami pomalutku żegnać. No i tak jak mówię, widzimy się chyba najwcześniej za 2 tygodnie, ale mam nadzieję, że wtedy już na pewno, no bo już koniec wakacji, koniec myślę takiego sezonu gorącego, konferencyjnego i będziemy się mogli już widywać w miarę regularnie. Ja bardzo dziękuję za to Snow AI FIFA Rafa, bo chętnie się pobawię, chętnie zobaczę, co to jest i przez moment przynajmniej może będzie z tego radocha. Także wielkie dzięki, czegoś się dzisiaj nauczyłem. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, miłego weekendu. Darle mi zasło, straszny upał. Mam nadzieję, że u was też, także korzystajcie ze słoneczka. Upalnego, słonecznego weekendu wam życzę. I no dobra, to się później zobaczymy, bo tutaj Sami mnie namówił, a jak Sami prosi, no to kurczę, nie ma to tamto, to się widzimy później, ale nie wiem, za ile muszę tu trochę jeszcze pogarniać rzeczy. Pogarniam rzeczy po drugiej, druga, tak około Sami, jakby coś. To do zobaczonka. Cześć, cześć. Cześć, serwus.